Mamy taki plan, bo na te działalności, które chcemy tu rozpocząć, to są działalności inicjowane oddolnie przez nas. Nikt tego nie koordynuje i nikt nie narzuca nam od góry, co mamy robić. To, co wymyślimy i sposoby na tą kampanię promocyjną, o ile faktycznie ten Bronek podpisze tejowy, to będzie nasza inwencja. Na tą inwencję potrzebujemy zebrać środki, dlatego zawiązujemy stowarzyszenie, żeby móc zbierać te środki na konto i pozyskiwać te, i ktoś, żeby nasz przedsiębiorca mógł nam wpłacić pieniądze i żeby miał to w kosztach. Taki jest cel powołania tego stowarzyszenia. To stowarzyszenie się nazywa Szpon, tak? Szpon. Stowarzyszenie... jak to? Najpierw stowarzyszenie... Ja już mówię, poczekajcie. Polska Odnowa, a teraz to stowarzyszenie... Już? Zakładamy Polskę Odnowę. Zaczynamy Polską Odnowę. Tak. Szpon, czyli stowarzyszenie Zakładamy Polskę Odnowa. Będzie. Zaczynamy Polską Odnowę. Stowarzyszenie, zacznijmy Polskę Odnowę. Dobra. No to zacznijmy. No. Jeżeli wszystkim odpowiada, bo to była nazwa robocza wymyślona na grupie, więc jak ktoś ma. Zastrzeżenia albo lepszy pomysł. Ale to była burza mózgu. Jak macie lepsze propozycje, to możemy to jeszcze zmienić, no ale nie wiadomo. Wiecie, to jest może coś w rodzaju, no bo żeby kurde to nie brzmiało, bo było trochę takie stowarzyszeń, to było to ratujemy Polskę, coś tam, żeby to nie brzmiało znowu jak kolejny atwest. Szpon działa bardzo drapieżnie, nie dobrze brzmi. No to właśnie się dobrze kojarzy, no bo szpon to jest też broń orła. Tak zostało wymyślone. Musi coś być i tak będziemy, jeżeli będziemy mieć logo, to i tak będzie nad tym logiem cookies i wszystko jasne, nie? Więc cel jest taki, żeby formalnie musimy mieć jakieś narzędzie do zbierania pieniędzy publicznie, więc poza tym, że będą zbiórki publiczne organizowane podczas spotkań, które chcemy organizować, to o tym to już może Łukasz też powie, jak to jest. Zbiórki, czy to już jest zaczęte, czy jeszcze to nie zaczęte, bo tam jeszcze się nie zgłosili. W każdym razie mają być dwa rodzaje zbiórki. Zbiórka poprzez stowarzyszenie i zbiórka publiczna na spotkania, które chcemy organizować jako to stowarzyszenie. Spotkania będą dotyczące JOW-ów, ale myślę, że nie tylko, bo jeżeli Cookies wystartuje z programem 27 czerwca, no to mam nadzieję, że będziemy zapraszać tutaj specjalistów od gospodarki i od różnych tych punktów programowych, którzy będą mogli to tłumaczyć. No i może jak się uda, to będziemy to organizować w miarę tak często, bo tutaj nie ma... Nie wiem, ile oni biorą, ale jak to będziemy... Nie, słuchaj, tak? Ja spróbuję się tam skontaktować, bo ja w Kielcach